Ostatnio jeden tutaj słuchacz napisał mi maila, że nagrywam głupoty, bo kobiety się wcale tak nie zachowują, jak ja mówię, że te techniki na początku wydawały mu się sensowne, ale zastosował jedną technikę i że coś mu tam nie wyszło z dziewczyną w klubie i on uważa, że tutaj to jest nieprawda, co ja mówię na YouTubie. Drogi słuchaczu, musisz wiedzieć, że dużo kobiet nosi na sobie maski, takie, że one nie chcą wychodzić na łatwe, nie chcą wychodzić na kobiety takie wolnych, lekkich obyczajów. Chcą po prostu, żeby inne osoby myślały sobie na ich temat ściśle określone rzeczy, że ona jest porządna, że nie jest łatwa, że jest dziewczyną, która z byle jakim facetem się nie spotyka. Więc to jest zawsze taka gra pozorów. I dużo kobiet, zanim tak naprawdę je poznasz, nosi na sobie taką maskę, że nie pokazuje ci się od tej prawdziwej strony, jaka ona jest naprawdę. Dlatego nieraz podchodzisz do dziewczyny, a ona na przykład jest oschła, mówi ci daj mi spokój, spadaj, nie będę z tobą rozmawiać, ale zauważ, że to nie jest ona jako kobieta, to nie jest jej ta emocjonalna, kobieca, wrażliwa natura, tylko to jest wyuczone zachowanie. Dlatego ty, podchodząc tylko do jednej dziewczyny, nie powinieneś się w ogóle tym przejmować, że ona ci powiedziała, że tam nie ma czasu, czy że cię olała. Podchodząc do dziewczyn statystycznie, tak czy siak, część będzie zainteresowana, a część nie. I to z wielu powodów, tak jak już nieraz mówiłem, niektóre z kobiet będą w związkach, niektóre będą zajęte, niektóre się będą spieszyć, niektóre się okażą dla ciebie za stare i tak dalej, i tak dalej. Także tym się nie przejmuj, ale powinieneś sobie zdać sprawę właśnie z tego, że ludzie, a w szczególności kobiety, są mistrzyniami w okłamywaniu samych siebie, często noszą maski i dopiero te maski ściągają wtedy, kiedy tak naprawdę dojdzie do czegoś więcej z taką dziewczyną. Kiedy się z nią prześpisz, kiedy ta znajomość pójdzie w bardziej intymną sferę, to kobieta wtedy w wielu sytuacjach zachowuje się już zupełnie inaczej. Po tej pierwszej sytuacji łóżkowej pokazuje ci się od takiej normalnej strony, mniej zaczyna grać, bardziej z tobą normalnie rozmawiać i dlatego to jest ważne, żeby się skupić też na tym aspekcie seksualnego uwodzenia, a nie tylko na rozmowie z dziewczynami. Także to każdy ma tego typu sytuacje, ale tak jak mówię, często te niefajne reakcje kobiet to są wyuczone zachowania. I jak myślisz, czemu kobieta się zachowuje w taki nieprzyjazny sposób? No bo miała może jakieś niemiłe doświadczenia, jakiś facet do niej podchodził, był natrętny i właśnie teraz ona, kiedy z nią rozmawiasz, mówi ci, proszę mi dać spokój, nie będę z tobą rozmawiać, nie mam czasu, bo ona się tego nauczyła. Gdybyś był pierwszym facetem, który do niej podszedł na ulicy, to jak myślisz, jaka była reakcja? Wow, dziękuję, ja nie słyszałam tego, to naprawdę niesamowite. Więc tego się możesz spodziewać, szczególnie w dużych miastach, jeśli dziewczyna jest często zaczepiana, no to będzie mówić, nie mam czasu i tak dalej, będziecie spławiać, mam chłopaka, dlatego właśnie, że ona jest do tego podchodzenia przyzwyczajona. Jak sobie z tym radzić, to może opowiem w innym materiale wideo, natomiast to jest też absolutnie normalne i kobiety, tak jak mówię, często zanim dalej poprowadzisz tą relację, mają na sobie maskę i tej maski nie chcą ściągnąć, dopóki jej nie poderwiesz, nie uwiedziesz i nie zainteresujesz w taki sposób, że to ona będzie sama inwestować. I z tego sobie musisz zdawać sprawę. Ja poznawałem masę kobiet na początku, które mnie olewały, które mówiły, że nie podchodź do mnie, nie rozmawiaj ze mną, a potem okazywało się, że nagle ona w trakcie trwania tej relacji, spotkań, sytuacji różnych intymnych, łóżkowych, zaczęła pokazywać zupełnie się od innej strony, jako normalna, wrażliwa dziewczyna, która załóżmy kiedyś tam była skrzywdzona i dlatego po prostu teraz przyodziała taką maskę pewnej siebie kobiety, chociaż tak naprawdę w głębi siebie jest taką drobną, nieśmiałą, wrażliwą dziewczynką i taka chce być przy facetach. Zresztą to jest bardzo ciekawe, że często te wyzywająco ubrane dziewczyny, odkryte nogi, biust, pupa na wierzchu, one chcą faceta, który jest dla nich dominujący. Wręcz pokazują swoim ubiorem, swoim zachowaniem, tym jak wyglądają, że pokazują różne intymne części ciała, żeby ci atrakcyjni, pewni siebie faceci do nich podchodzili. I naprawdę odkryłem, że z takimi kobietami często te reakcje przy podejściu są dużo lepsze. Bo one właśnie liczą na taki typ faceta, pewnego siebie, bad boya, który do nich podchodzi, który jest dominujący, który bierze je za rękę. Także zwróć na to uwagę, że też w wielu sytuacjach kobieta oprócz tego, że może mieć maskę na początku i udawać kogoś, kim nie jest, po to, żeby cię zniechęcić celowo i przetestować, może też ubierać się w taki sposób, żeby ci pokazać, czego ona oczekuje od facetów. No jeśli dziewczyna ma na wierzchu biust i często tak chodzi, tak, że prawie jej ten biust wypływa, podobnie z pośladkami, no to o czym to świadczy?
sam sobie resztę dopowiedz. Ja tylko ci tutaj pewne rzeczy sugeruję, żebyś się tak bardzo nie przejmował tym, że dziewczyna nosi maskę, udaje niedostępną, taką zimną sukę. Tak jak mówię, to nie są normalne, takie naturalne zachowania kobiet. To są zachowania sztuczne, wyuczone, których one się nauczyły poprzez różnych natrętów, stalkerów, facetów, którzy nagabywali dziewczyny, którzy za nimi ganiali, którzy no też doprowadzali do różnych nieprzyjemnych sytuacji. Dlatego właśnie kobiety wypracowały w sobie te takie naturalne mechanizmy obronne. Olewaj, jeśli jest natrętny, tak? Powiedz mu, że masz chłopaka, kiedy zaczyna z tobą rozmawiać. Ale jeśli od razu na tych tekstach już się poddajesz i rezygnujesz, no to oczywiście tej dziewczyny nie poderwiesz. Jeśli natomiast idziesz dalej i stosujesz te techniki, o których mówię w tych filmach, no po prostu efekty są niesamowite, ale to może ci jeszcze kiedyś opowiem, co dokładnie powinieneś robić. W każdym razie nie zwracaj uwagi na te pierwsze reakcje, na maski, nie przejmuj się tym, nie koncentruj się na tym. Skup się na rozmowie z dziewczyną, na tym, żeby dalej tą rozmowę poprowadzić. Często te zachowania, tak jak mówię, sztuczne, takie niemiłe kobiet są wyuczone i ty jako facet musisz się przebić poprzez tą sukotarczę. Tyle w tym materiale. Jak się podobało, zostaw łapkę do góry i widzimy się już w kolejnym materiale. Cześć! Pamiętaj też o komentarzu. Robię tutaj dla ciebie za darmo te filmy, więc opowiedz mi coś, jak to wyglądało u ciebie, jaki masz stosunek do tego, co mówię, jakie miałeś ciekawe historie z dziewczynami. Jeśli się dobrze wykażesz, no to spośród tych osób, które pod tym wideo napiszą jakiś długi, merytoryczny komentarz, wylosuję nagrodę. Będzie można wygrać jeden z moich kursów wideo. Dzięki za wysłuchanie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!